Dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się kolejny raz w grze Elden Ring z naszym wspaniałym czarodziejem. I tak, jesteśmy w miejscu, w którym był wcześniej Azur, gdyż iż ponieważ w tym oto momencie możemy zdobyć sobie właśnie komplet jego ubrania, które, jak widzicie, no jest trochę przerażające. Tak, jest to przerażające. Ale no, tak czy inaczej warto po prostu sobie wziąć, bo czym by nie? No. I teraz, kiedy mamy pierwszą rzecz, idziemy po drugą, czyli po zestaw mistrza Lusata, jeśli się nie mylę. Tylko... chyba... wartów, proszę. Nie, dobra, jest selańska kliwka. Ja już szybałem, że ten... okazałoby się... zapomniałem jakiegokolwiek miejsca łaski tutaj użyć. Całe szczęście... no tak nie jest, więc... no, jej. Tak, mistrz Lusat też jest teraz już... powiedzmy... no nie szczególnie żywy. A jego właśnie zestaw będziemy mogli zdobyć. Przy czym jest to dosyć istotne. Można to wszystko zdobyć tylko i wyłącznie, jeśli ukończy się wątek naszej nauczycielki magii po jej stronie. To jest istotne, jeśli byśmy ukończyli po stronie tego drugiego, nie pamiętam, jak on teraz się nazywał. A to w tym momencie po prostu byśmy tego nie dostali, ale on dałby nam starożytny kamień. Mam do ulepszenia. Pamiętam tylko, jakby, czy byłby to starożytny kamień, ale o nie, co ja żem zrobił? Nie, ja tu nie chcę. Słyszcie, że źle polazłem, musiałem na niego trafić, ze wszystkich dziadostw, na tego akurat jednego. Najgorsze jest to, żeby tam się tutaj wrócić teraz. Ja. To był błąd. No ale tak czy inaczej, co ja chciałem przekazać, w sumie ci powiedzieć, a nie pamiętam naprawdę, czy to był właśnie klasyczny, czy ponury, ale tak, cenna nagroda, jeśli się nie myśli o tym, żeby być czarodziejem do końca, albo się nie lubi z jakiegoś powodu Selen. Nie, żebym osobiście, powiedzmy, faworyzował jedną z dwóch stron. Ale tak. W moim odczuciu naprawdę obie strony są warte. No, bo nadal dostajemy dostęp do jednego zaklęcia i... nie błyskamy jednego pocisku na... mieczyku? Co jest... bardzo... fajnym... elementem. Bo taka ciekawostka, można dzięki temu mieć naprawdę potężne obrażenia błyskami jednego pocisku. A jednocześnie nie musieć go przygotowywać, co daje. No. Bardzo tanie zaklęcie. Tylko można używać, ile się chce. Tylko trzeba broń wyciągnąć. A co jeszcze jest lepsze w tym wszystkim? No nie. Będzie zgon. Wiedziałem. Po prostu czułem, że tutaj umrę. Ale tak. A co jest jeszcze lepsze? Da się zmniejszyć tego koszt przy użyciu wszystkich tych rzeczy, które zmniejszają koszt w przypadku, kiedy... jak to się nazywa? No. Mamy do czynienia z tym, no, z technikami broni, a nie z pewnym zaklęciem. Pewno wiem, że jest jeden talizman. Dostaje się od tego, dostaje się, można go kupić od naszego kowala olbrzyma. Jeśli się pomoże Blade'owi tam wcześniej. Więc tak, ciekawa sprawa. I co? Sam w sobie nie wiem, czy to jest tańsze, czy droższe. Ale obrażenie na pewno ma porównywalne z tego, co słyszałem. Więc... te. Ale z drugiej strony muszę ulepszyć jedną dodatkową broń na maksa.
Powiedziałbym, że jest to naprawdę cenne, w szczególności, że można dosyć szybko to chyba osiągnąć, jak tak myślę. No tak, ja się strasznie uzdrałem z tym wszystkim. Ale gdyby tak naprawdę się starać i próbował, no, spiąć poślady, to tak, mega szybko można to załatwić. Więc, no. Oczywiście pozostałe kamienie to trochę większy problem. Ale my nie gadamy tutaj o pozostałych kamieniach, my tylko gadamy o nagrodzie za ukończenie jakby na wątku Selen. I proszę. Mamy tutaj to samo. Więc, no. Udało się zdobyć wszystko, co trzeba było. Teraz pozostaje tylko ostatnia kwestia, czyli najprościej mówiąc, pokazać wam opisa, bo mogę wam zagwarantować, że jest podobnie przerażające. Jeszcze zapomniałem tylko tutaj. Jak widzicie, to jest niby wszystko ok. Nie wydaje się, żeby to było coś niezwykłego i w innych też. No a potem znowu czaszka. Ta korona, co mi zastąpiła mózg i czaszkę Lusata. Jest martwa. No niestety. Nie, to jest ten jakby przerażający element. Jeśli natomiast chodzi o szaty czy coś, to no nie są jakieś szczególnie przerażające w opisach, jak widzicie. I są też dosyć podobne do tych, które noszą nie nauczyciele, tylko ci magowie tych samych nurtów, tylko te są zniszczone i pokryte jeszcze błyskawiami. Więc te. Załatwione. Teraz tak naprawdę co nam pozostało, no to... Poza tym, że nie mam pojęcia. To... no wyruszyć... Zgodnie z moim wcześniejszym stwierdzeniem i robić wam te grani. Przy czym, jeśli mam być szczery... Nie pamiętam. Po prostu nie pamiętam, jak to konkretnie być wyglądało. To, co natomiast pamiętam, to to, że będzie tutaj, niestety niedługo jedna z moich... No powiedzieć... Nie tyle co znienawidzonych, co bardzo nielubianych lokacji. I boss, z którym też się trochę omęczyłem, delikatnie to nazywając. Przy czym teraz będzie pewnie dużo prościej, bo już... Potencjalnie jestem na bardziej stosownym poziomie, bardziej ogarniam eldińskiego krąga i tak dalej. Jest tak, ruiny pałacu Uchyl. Nie jestem pewien, czy tutaj można było w dwie strony iść, czy tylko w jedną. Nie, żeby to miało jakieś super szczególne znaczenie. Bo raczej nawet jeśli można iść w dwie, to pójdziemy w dwie. Jednakowoż na pewno muszę sprawdzić, bo nie byłbym sam, gdybym tego nie sprawdził. I co, chyba można iść w dwie strony. Chociaż nie, tu jest spadek z wodospada. To raczej tutaj... Czy można tam jakoś iść, to nie tędy. Ale jak tak patrzam teraz, to raczej nie można, jednak to jest jednokierunkowe. Tak, ten tutaj dziad, którego widzicie, co tam strzelowny... mnie na kamieniami. Mogę powiedzieć, że właśnie on jest jakby kwintesencją tego miejsca. Będziemy musieli się z nim męczyć za każdym razem, kiedy zginiemy. Jej. A to głównie dlatego, że jestem zbyt leniwy, żeby... no, się go pozbyć. Wolę tak biegać. No i dobra, co tu jeszcze mamy? Jorna? Okej, czyli to jest ta dla specjalnych prochów, czyli ta lepsza, ta, której bardziej potrzebuję. Tylko, że to jest siódemka. Nie wiem, czy nie potrzebowaliśmy jeszcze jakiegoś innego numeru. A może to właśnie siódemki potrzebowałem? Nawet nie wiem. Co mamy? Skałę mrówkową. Okej. Okay. To jest dobry znak. Bo z tego, co pamiętam, to oznacza to mniej więcej tyle. No tak. Będą tu mrówki, więc musimy się przygotować na nie. Ale zanim to jednak, gdzie są te popioły? Trochę okej. Okay.
Czyli nie ulepszałem i brakuje, tak jak mówię, szóstki, nie siódemki. A tak poza tym tu mamy wszystko. I tak. Są tu mrówki, jak mówiłem, więc muszę się przygotować, bo one nie są może najgroźniejsze. Ale właśnie, mam taki atak, który jest! Brawo. Brawo, gwiazdoklucz, po prostu brawo. No, naprawdę, brawo. Brawo. Inaczej tego nie umiem nazwać, brawo. No. Chciałem właśnie powiedzieć, że atak jest trochę niebezpieczny, ale pozostałe są dosyć znośne tym czasem, ja, który ginie. No cóż. Nie byłoby porządnego odcinka u mnie, gdybym nie ramił. To już taka trochę tradycja. Więc... no... ze smutkiem stwierdzam, że mogłem się spodziewać, że tak to się skończy. Dobra. Jeden mój butlenki i powinno być dobrze. Jeszcze może gdzieś mi jakimś dziwnym cudem trafić, ale ja się już nie obawiam. Bo w głównej mierze jesteśmy poza jego zasięgiem i pozostają tylko mrówki. A które no trzeba uważać jednak bardziej. Ale całe szczęście mam ten piękny atak dystansowy tym mieczykiem, więc... no nie trzeba będzie marnować many. Całe szczęście też nie trafiliśmy tutaj na mrówki drzwiogłowe. Tam tarczy głowy, ściana głowy, jak zwał tego zwał. Gdybyśmy na nie jeszcze trafili, to byłoby ocinuszko. Bo one tak gwoli wyjaśnienia są mega wytrzymałe. A no tak, ale są latające, zapomniałem. A proszę, a propos mrówek ścianogłowych. Nie zapomniałem jeszcze o kwestii trucizny. Boję się, że tutaj znowu padnę. No, tak jak mówiłem, boję się, że padnę. I dobrze kojarzę, że to będą dwa przejścia. Jedno jest tam jakby w głąb gniazda, a drugie nie w głąb. Nas interesuje to nie w głąb. Tak mogę to rozpowiedzieć, bo to akurat pamiętam. Czasami prześwity mi się zdarzają. Dobra, więc spotkamy się, jak już tam wrócę i odzyskam bądź stracę moje runy. Okej, okay, może to jeszcze nie jest ten moment, ale może zobaczyliście, może nie. Ja jednak tak dla bezpieczeństwa powiem, dlatego wznowiłem już. Mamy upiorną szóstkę. Więc jej będziemy mogli już maksymalnie wzmocnić prochy łzy naśladowcy, więc będziemy mieć już po prostu ultimatywny Uno Reverse card na momenty, kiedy nie będę sobie radził. I w sumie jak już to wznowiłem, to jesteśmy daleko, to mogę chyba już normalnie dokończyć podejście, oczywiście. Musiałem dać się opryskać tym dziwnym czymś. Ja bym sobie, gdybym tego nie zrobił. Dobra. Dobra. Pięknie. Teraz tak, tu jest kilka latających. I ta drzwiogłowa, więc... może, żeby było szybciej. To zrobię to, co powinienem robić od początku, czyli JIT! Magią! Ja. Będzie to nie bez powodu. Nazywam playlistę tej postaci czarodziej. Pokażmy tym mrówkom, z czym się, no, wiąże walka z czarodziejami. Okej, okay. No i teraz jest ta trudniejsza część, bo tą mrówkę trzeba... no, po pierwsze, dobrze unikać. Coś, co mi zawsze nie wychodzi w Elden Ringu. Nie żeby w pozostałych grach od From Software było znacznie lepiej. Chociaż, no, powiedziałbym, że w Dark Soulsach trochę bardziej umiem. No nie wierzę. Jeśli płynie w sumie moich runów, nie.
Jaki za... Nie, łop. Ale hej. Najmniej teraz nie muszę się bać, że stracę. Ja ten, może po prostu przebiegnę za tym rówki. Będę ignorował wszystko teraz z takim ze stracenia. No dobra, to ten. Biegniemy. Ja nie chcę umierać. A jeśli tu przebiegniemy, to chyba właśnie będziemy tam, gdzie miałem dotrzeć. Mhm. Tak. To tutaj. Pamiętam to miejsce. To jest takie ciekawe, że znowu właśnie znalazłem miejsce, które pamiętam. Zważywszy na to, że jest milion rzeczy, których nie pamiętam. Oj, ale no, zawsze znajdzie się jakiś jeden element, który powoduje, że będę pamiętał. Dobra, weźmy lampkę dodatkowo. I tak, tutaj mamy do czynienia z wojownikami na mrówkach, więc... No, musimy być trochę ostrożniejsi. Ale zarówno mrówki, jak i wojownicy... No, tak długo, gdy w miarę ostrożni, nie powinni stanowić przesadnego zagrożenia. Okej, okay. I co tu jeszcze mamy? Upiorna siódemka. Na całe nieszczęście nie potrzebuję. O, a może jednak źle puszczyliśmy? Nawet nie jestem pewien, czy dobrze, czy źle poszliśmy, więc pozwól, czy szybko sprawdzę jedną rzecz. Okej. Okay. Mikola and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers. As a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe, in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Empyrean flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. I turned my back on the two fingers, the baleful sh- Okej. Okay. Mówić coś takiego? To jest pytanie, czy w sumie to zwiastujesz dobrze polazłem, czy nie? Wydawało mi się, że dobrze, ale teraz już pewien nie jestem. Ale tak, ogólnie pewien będę dosyć szybko, bo łatwo będzie mi rozpoznać tego przeciwnika. Ale zanim to, to spróbujmy ich wyeliminować czym prędzej. Okej, okay, nie udało się tym, to macie z komety. Okej, okay, wniosek, celować w mrówkę najpierw. Potem wieść co. Jak pozbędę się mrówki, to jeżdżec jest niegroźny, okej. Okay. I dopóki nie wstanie, wstałem nie ukrywam dosyć szybko, ale... Powinno to i tak stanowić problemu wielkiego. Dobra. Idźmy więc dalej, szukajmy tego jednego dziada. Gdzieś tutaj powinien być. I tak. Widzę te... Wonoszą ślimaki, widzę naelektryzowane gluty. Ale to nadal nie jest to, czego potrzebuję. Raczej potrzebuję to, czego szukam. Więc to jest takie dosyć dziwne, bo pamiętam tę lokację. Wydawało mi się, że to tutaj powinienem być. A może się okazać, że totalnie zabłądziłem. Jednak trzeba było iść przez gniazdo mrówków, ale nie, bo przez gniazdo mrówków dochodziło do całkowicie innego miejsca. Całkowicie w innym celu. Jak wziąć się, zobaczmy co my tu mamy. Czy to jest to, czego szukałem? Nie, upiorna dziewiątka. Przy czym, żeby nie było przez to, czego szukałem, mam na myśli po prostu pewien przedmiot, który
Wydaje mi się, że w jednej lokacji tego typu gdzieś będzie. Przez tego typu mam na myśli oczywiście takie właśnie te jakby podziemne na ten moment miasta. Jak Noxtella, Nokron i tak dalej. Bo wiem, że to gdzieś jest. To jest takie... Może dla was śmieszne, że wiem, że jest, ale nie wiem, gdzie jest. Zdałoby się, gdyby się okazało, że jest w totalnie innym miejscu. O którym... Mogę jedynie co powiedzieć to, że tam już byliśmy wiele razy. Ale nawet nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić. Tam gdzieś tego nie ma. To jest jedna rzecz. Po prostu mi nie przyszło do głowy, druga, że... Raczej bym się nie spodziewał, żeby to było... tam. Konkretnie mówię... o tym. O tym mieście Celia. Tam, gdzie musieliśmy te trzy wieże rozpalić, żeby usunąć barierę. To miasteczko przed Millicentą. Przez które musieliśmy przejść, żeby dostać się do mistrza Lusata. Tak, Lusat to był ten mistrz. Azur to był ten właśnie, który był jakby potrzebny, żeby móc zacząć szukać Lusata tak bardziej. Tak, jeśli dobrze pamiętam, co my tu mamy? Łupina srebrnej łzy. To jest do czegoś potrzebne? Nie. Idziemy po prostu dalej przed siebie z nadzieją, że znajdziemy gdzieś to, czego szukam. Albo chociaż ten wątek rani, bo... Jeśli mam być szczery, obie rzeczy są dla mnie istotne. A tak naprawdę obu... nie mogę jakby teraz znaleźć. Jesteśmy w dobrym miejscu. Ja już naprawdę nie mam pojęcia. Jest to jakaś winda. O! A tam jest skarabeusz, który prawdopodobnie ma... Może jakieś zaklęcie? Myślę, ma albo zaklęcie... Albo jeśli nie zaklęcie, to... Po prostu ten, jak to się nazywało. Butelkę. Uwaga! Aha, butelkę mamy jednak. Jaka szkoda. Jebańska rosa. To było coś cennego chyba. Ale niestety ze smutkiem stwierdzam, że nie mogę wam powiedzieć, do czego to służy. Bo nie pamiętam. Pamiętam tylko, że to jest cenne. I dobra. Nie jest to teraz aż tak istotne. Istotne jest to, że mamy jakąś windę, więc... Proszę windo zabrać mi tam, gdzie ja chciałem, czy tam... Tego miejsca, którego szukam. Proszę. Mam tylko nadzieję, że nie zabierze mnie... do... jakby dalszej sekwencji, bo jeśli bym zabrał do dalszej sekwencji, to bym się trochę... podłamał, delikatnie mówiąc. Że udało mi się jakimś tym to wszystko wyminąć. Ale nie. To chyba nie jest dalsza sekwencja, to chyba jest nadal dobra trasa. Jedno co muszę się tutaj szykować na mrówki. I przez przypadek zgasiłem lampę. I bazyliszki, tak. Chyba jesteśmy naprawdę na prawidłowej trasie, jak widzę to ile jest tutaj tych bazyliszków. Bo chyba tak się nazywały te bestie. W Dark Soulsach, Elden Ringu. I Demon Soulsach i w ogóle wszędzie. Tak czy inaczej. Te wielkie coś, co tutaj widzicie, to nie są ich oczy. Tak, taka ciekawostka. Ich oczy są zdecydowanie mniejsze. I może uda mi się pokazać wam ich paszcze. A widzicie, otwierali paszcze. I właśnie gdzieś przy tej paszczy były prawdziwe oczy chyba. O. Albo w Elden Ringu to zmienili. Tak czy inaczej w Dark Soulsach dało się zaobserwować, że właśnie to nie były ich prawdziwe oczy. Kamień Kowalski 4. Słaby. 5. Też słaby. Ale dobra, jak dają, to biorę. I tak, nie ominąłem tego. Na tydzień zguby. Czyli jakby... podróba Blajda.
dosyć potężny oponent, z którym możemy mieć się lekkie lub większe problemy. Zdążymy? Nie. On tak, zapomniałem, że oni jeszcze nakładają ten efekt. I że też mają butelkę. Ja mam taką przewagę, że teraz mam tego rapiera, który ma jednak, no, atak dystansowy, więc... Kiedy on się zbiera po swoich atakach, ja mogę wysłać szybki pocisk. Chociaż tyle. Gorzej tylko, że zaraz pewnie padnę przez jakąś głupotę. Ciekawe, ile on w ogóle miał tych butelek, bo... Jeśli mam być szczery, nie pamiętam. Ale wiem, że na pewno nie miał jednej. I dobra. Jak widzicie, jest naprawdę groźny, więc... Może dobrym pomysłem będzie tak naprawdę skupić się na rzucaniu magią w dziada. Mhm, tak. Dobra, zdążymy? Tak! Zdążymy. Nie, nie zdążymy. Ciągle próbuję zarzucić tego krytyka na niego, więc no... Dobra! Weszło odmrożenie, to teraz, jeśli nie popełnię błąda, to powinniśmy mieć naprawdę sporą szansę go już pokonać. Jednak ma tylko jedną butelkę, ciekawe. Jestem pewien, że gdybym miał więcej, to teraz by ich używał. No nie! Kurczę! A mogłem uderzyć po pierwszym uskoku. No niestety. A niestety. Tak czy inaczej, no... Po pokonaniu go... Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że już... Od skończenia Vankurani dzielą nas... Dobrze liczę dwie rzeczy, więc może dzisiaj go naprawdę skończymy. I już zrobiłem błąd, że wszarżyłem tutaj bez myślenia o bazyliszkach. I teraz pewnie one będą go asystować podczas pojedynku. Oczywiście byłbym zadowolony, gdyby tak nie było, ale... Pewnie tak będzie, jak już powtarzam. Jeszcze jeden czar może? Tak. Zdążę. Tym razem zdążę, tak. Dobrze. Wow. Ciekawe, że w sumie jego leczenie jest takie, że nie da się go przerwać. Może miałem po prostu za słaby atak, żeby je przerwać, nie wiem. Tak czy inaczej... jednak nie będę się bawił tutaj... Chojraka czy coś. Chciałem w sumie... Nie wiem, czy chojrak to znaczy kogoś odważnego. Szczerze, naprawdę, ja nie umiem polskiego języka. Ale dobra, skupmy się po prostu na tym, co najważniejsze, czyli na tym, żeby ewentualnie właśnie być gotowi w każdej chwili podbiec z rapierem i zrobić to. Tak. A potem wyciągamy kostur i powtarzamy. Dosyć nubska strategia. Tak. Czy mnie to obchodzi? Nie. A dlaczego mi to nie obchodzi? Gram w single player. Czemu mam się przejmować tym, że robię coś po nubskiemu? Albo że, no nie wiem, gram nieoptymalnie. Celowo mam wyłączone. No nie. Teraz to już było pechówka. Czy raczej zły nawyk. Zawsze powinno się robić uskok w atak, nie z dala od ataku. Ale jakoś tak nie potrafię się sobie tego wyuczyć. Ale tak czy inaczej. No więc te. To jest taki główny powód, dlaczego aż tak się przejmuję, nawet jeśli robię jakieś nubskie strategie. Oczywiście preferuję grać normalnie, ale są sytuacje jak z chociażby... Teraz, żebym to przypomniał, no... Demonem Gniewu? Może? Sekiro, gdzie... Najprościej w świecie nie chcę. Najprościej w świecie mam dosyć. Gdzie preferuję zrobić jakąś tam dziwną strategię i sobie poradzić z tym normalnie.
albo finalny boss w większości zakończeń w Sekiro. Też tak. Mogę wam tylko tak zdradzić, że chociaż nie jestem najbardziej dumny z tego, to no nie pokonałem go też tak w pełni normalnie. Ale mimo tego, że nie pokonałem go najbardziej normalnie, co i tak, no w moim odczuciu zasłużył sobie na to. Przez to, jaki on jest. Żeby nie było, nie będę to spoilował dużo, bo tak już powiedziałem nazwę jednego bossa, Demon Gniewu. Ale na całe nieszczęście, o samej nazwie i tak dużo może nie wywnioskujecie. Więc spoiler taki trochę nieudany. Ale tak, żeby tak można dać tym kontekstu trochę, ja dokonałem czegoś takiego wręcz, że jakby to najłatwiej powiedzieć, skipnęłem całą walkę. Nie radziłem sobie, aż znalazłem dosłownie, jak to się nazywa po angielsku, no cheese strat, który pozwalał mi go skipnąć całkowicie. I ta po czasie wiem, że to był opcjonalny boss, ale i tak jestem dumny, że mi się to udało. Nie pamiętam, ile prób musiałem robić, ale no pamiętam, że trochę tego było, chyba. Moja pamięć też może być już nie najlepsza, bo to było... Cholera, kiedy to było? Jeszcze przed Kornaświrusem. Nie mówcie, że teraz zginę po prostu, bo on jakoś tam rage'a dostał. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and EG. I love them. Mamy co? I teraz już wiem, że to naprawdę końcówka. A dlaczego wiem? Bo dostaliśmy poszczególny klucz do skrzyni. To akurat pamiętam, jest finalnym elementem wątku. Więc lada moment będzie świetnie. Lada moment. Ale zanim to, co niestety przed nami jeszcze co? Tak. Miyazaki nie mógł po prostu zrezygnować sobie z okazji na zrobienie lokacji, która ma na celu tylko i wyłącznie nakładać miliony z niej tym podobnych rzeczy. Teraz tylko pytanie, czy to tym postaciom udało mi się stworzyć recept, znaczy zyskać receptę? Pigułki leczące? Nie tym. Okej. Niestety. No to niestety. I tak czy inaczej, mamy tutaj coś takiego pięknego. Pierścień Ciemnego Księżyca. Teraz uwaga, uwaga. O, co ja tu mam? O, wydam się, co da się w końcu. A, tylko gdzie to jest? Jakim tym to... Tego tutaj nie ma? Nieważne. A, to, co jest jednak ważne, to ten pierścień. Znajdę, a chciałbym naprawdę wam go pokazać, tylko jestem ślepy. Nie, nie ma go. A, jest, dobra. Proszę. Jeśli przysięgi zimna, księżycowie księżyczki rani. Pierścień jest, widzicie, ołowianym księżycem w pełni. To symbol przysięgi zimna. Podobno księżycowa księżyczka rani podarowała go małżonkowi. I tutaj właśnie to jest takie dziwne. Podobno podarowała małżonkowi rani. Jestem jeszcze go... Znaczy, go mnie dała. Rani jest niebianką, co znaczy, że jej małżonkowi przysługuje tytuł władcy. Po wnętrzu historii wygrawerowano ostrzeżenie. Kimkolwiek jesteś, nie zabieraj stąd kręgu. Niech samotność poza nocą będzie tylko moja. Inaczej mówiąc... Dzięki temu pierścieniowi dokona się najlepsze rzeczy, jaką można po prostu zrobić, czyli... Rani zostanie naszą waifu.
Oczywiście pamiętajcie, że tak pół serii, pół żartem to gadam, więc no. A teraz nie mamy niestety czego, co mogłoby nam pomóc, więc poszukajmy po prostu największą statystykę. Gdzie to jest? Krzepa? Nie. Skupienie? Nie. Wigor? Nie. Równowaga? Nie. Niewrażliwość? Tak. Szukajmy rzeczy z najwyższą niewrażliwością. Naprawdę... Fajno. Może to się wydawać dziwne, ale muszę. Delikatnie tłumacząc, nie chcę się zgnić. To brzmi, wiem, ale... No cóż. Muszę to zrobić, gdyż iż ponieważ po prostu... To jest ostatnie, co stoi nam na drodze... do... sukcesu, więc tak. Tutaj czy mamy coś z lepszą niewrażliwością niż 9? Jest 11. Super. 20! 22. Poda więcej? Nikt. Okej, okay, tutaj 22. O, proszę, dajcie coś lepszego. 39? 41. Okej. Okay. I pies mi zaczął wrzeszczeć. Super. Okej. Okay. Pies już uspokojony, więc tak dziwnie ubrani. Teraz musimy przeszarżować. Może uda się nie dostać z gnizny. Dobrze. Dobrze. Tą drogą, lokacja to jest świetna do eksploracji, bo to jest, jeśli nie mamy trochę fajnych rzeczy do gromadzenia. Ale to nie teraz. Nie teraz, nie dzisiaj. O tak, jest tu też równie dużo dziadostw, problemów, takich utrudnień. Mój cel jednak jest tam. Wierzę, że to się uda, nawet jeśli mam dostać już tą zgniliznę. Jakoś to przetrzymam. Jakoś to przetrzymam. Jak mówię, już to nawet nie będę patrzał na to, że jestem zgniły. Tylko będę pił mikstury. Biegł przed siebie. A nic innego mi nie zostało. Słownie, jak już dostałem ze zgnizny, to... po prostu muszę to zaakceptować. I mogę nawet powiedzieć, że chyba to się uda szybko załatwić, jak tak myślę. Szybciej niż się spodziewałem. Okej, okay. Zaraz być pora na kolejną dawkę leczenia. To, co można tak naprawdę przeszkodzić, to ilość... Teraz myślę. Ale jest miejsce łaski, dobrze pamiętałem. Dobrze pamiętałem, że taka szarża się tutaj opłaci. Mamy to. Kąt ekranu jest ukończony. I tak, wiem, że mówię jeszcze przedwcześnie, w teorii, ale jest ukończony, naprawdę. Czy nic nie stoi na mnie przeszkodzie. Czy teoretycznie. W praktyce jest chyba jeszcze... żebym teraz to brzydko skojarzył. Jedna czy dwie rzeczy, które mogą nam stanąć na przeszkodzie, a powiedziałbym dość śmiało, że jedna. A, tu były schody. Brawo. Dlaczego musimy twierdzić, że jedna? Dlatego, że ta druga rzecz to tak trochę... Jeśli się postaram, nie będzie w ogóle stanowić żadnego problemu. Pierwsza sprawa. A druga sprawa... No, ta jedna rzecz to dosłownie jest ta lokacja po prostu. Ostatnia, prosta. Oczywiście będzie stanowić problem, bo mi się nie chce z tym wszystkim pojedynczo bić, więc będę szarżował. Także to cała grupa będzie chciała mnie zamordować. No właśnie, o tym mówię. A
Ale pomijając taką głupotę, jak tak, którą tutaj robię, to chyba już... Nie mówię, że źle polazłem. A rzeczywiście, że źle polazłem, bo jakby inaczej. Ale przynajmniej mam coś innego bardzo fajnego. Rządu skorpiona. A od razu wam je pokażę. Proszę. Sztylet, który daje szkaratom zgniznę. Dobra. Za tym, zaraz będę musiał się teleportnąć najlepiej z powrotem. I będę musiał pomyśleć, którędy w takim wypadku jest prawidłowo, bo... O. Okej, nie, jesteśmy jednak dobrze, tylko... Powinienem iść tutaj, powinienem iść wzdłuż kanału z gnizną. Tu zaraz będzie to, o czym myślę. Tak. O tutaj. Zacznij w trumnie. No dalej. W tej estetycznej głowie. Kamiennej. Zamknij się w trumnie, bo to najlepsze, co możesz zrobić. I spadnij w przepaść. Po takiej próbie unalive'nięcia się... Możliwe, że ku waszemu zaskoczeniu, możliwe, że nie. Ale wylądujemy w dosyć niespodziewanym miejscu. Jaskinka, do której nie ma tutaj tak naprawdę spadła nic, nie ma tu zgnilizny. Ale co ważniejsze, znajduje się w... bardzo ciekawym miejscu. O czym przekonacie się za chwilę. Teraz jest właśnie ta druga przeszkoda, o której mówiłem, że staram się zrobić tak, żeby to nie była żadna przeszkoda, ale prawda jest jaka jest. Przeszkodą to jest i będzie, niestety. Możesz się tak jeszcze przygotować. Wezmę to. Mogę robić przewrotki? Mogę. A oto i ta przeszkoda. Astel zrodzony z pustki. Chciałem powiedzieć, że właśnie postaram się, żeby to nie było przeszkodą. Bo jestem zdania, że... No bo nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Ale jak widzicie, no moja broń za dużo mnie robi. A jeszcze kwestia jest taka, że nie pamiętam, czy nie jest odporny na magię. Nie, dobra, magię jesteśmy w stanie go trochę tutaj poharatać. Dobrze. Dobrze, to chociaż tak będę miał przewagę nad nim, delikatną. Jak mówię, postaram się zrobić wszystko, co się da, żeby to nie było nadmierna przeszkoda. Ale jak będzie, to się przekonamy za chwilę. Bo, no, nadal trzeba jeszcze sobie poradzić. Jedny plus tego, jeśli chcemy go magią tutaj wykończyć. Ginem. To w sumie to, że on jest właśnie dosyć niemobilny. Dobra. No to lecimy ponownie. Tak. Strategia niezmienna. Staram się podejść. A potem magią go wykończyć. Okej, robi ten atak. Co ciekawe, byłem w stanie przytrzymać jego większość, więc wow. No! Próbuję jeszcze raz w ten sposób.
Jak się nie uda, to po prostu plan B. Czyli się cofamy po to, żeby wykupić ulepszenia dla Łzy Naśladowczej i no, podejmę się walki razem z nią. No i póki co jeszcze mogę spróbować czegoś takiego jak... Nie! Nie to! Oczywiście pałka. Teoretycznie bije bardzo mało. W praktyce co bardzo mało niejednokrotnie okazało się wystarczające, więc... Powiedzmy, że po prostu chcę zobaczyć, jak pałka się sprawdzi przeciwko temu dziadowi. Może się okaże, że po prostu ta pałka jest jakąś magiczną bronią zagłady plus milion. Jeszcze pewnie jest. Nie bez powodu jest najpopularniejsza broń w... no, podejściu NG+, nie NG+, SL1, tak. Okej, nie w tym przypadku. O nie! Może zamiast się rozdrabniać, po prostu rzucajmy tym. Fajnie byłoby tylko, gdybym trafiał. Jak nie będę trafiał, to... To o nic nam tutaj te moje wszystkie próby, sztuczki i tak dalej. No nie. Okej, to będzie śmierć. Więc tak, miejsce łaski, lecimy do twierdzy, zmieniam listę zaklęć i będzie łatwiej. Bo tak naprawdę to, co tutaj możemy zrobić dzięki temu, to właśnie przygotować się lepiej. Poprzez, w głównej mierze oczywiście naszego Łza, ale... Nie tylko przez to, nie tylko w tej kwestii. A druga rzecz to było to, że możemy przygotować lepszą listę zaklęć, właśnie jak mówiłem. Też nasz początkowy ulubiony zaklęcie, czyli to jakby cięcie mieczykiem. No dobra, nieistotne. To co jest istotne, to to, że biorę dużo runów, bo pewnie to będzie kosztowne. Pewnie damy radę już go skończyć. Bo mamy komplet? Proszę powiedzieć, że mamy? Tak. Mamy komplet. Ale oczywiście mi zabrakło runów. Bo jakby inaczej, nie może być tak, że mi nie zabraknie na coś. Oczywiście mogę zawsze pójść na albinauryków, tak jeszcze gwoli przypomnienia, ale... No nie szczególnie mi się to uśmiecha. Greetings. Are you here for spirit tuning? Są jakieś żarty, ile razy jeszcze będzie mi brakować. Okej, będę musiał wszystkie zużyć. No, definitywnie. Jakby nie jest to może wielki problem, ale trochę szkoda. To jednak... Wolałem je oszczędzać na jakieś... Kiedy będą bardziej potrzebne. Znaczy, dobra, też gadam też głupoty. Też gadam też. Brawo. Brawo, po prostu. Inteligencja mowowa... level maksymalny. Bardziej chodzi o fakt, że no... Preferowałem mieć je na później. Ale to jest tylko instynkt zbieracza, o tym się nie przejmujcie. Właśnie na takie momenty jak teraz one powinny być. Dobra. Zemę mam już skończoną, czyli znowu mogę być mega, ultra noobkiem plus milion do obycia skill issue. Ale teraz tak, zapięte zaklęcie, wywalamy wszystko. To jest ważne, wszystko. Teraz tak, błyskamienny pocisk, oczywiście. Moment, nie dam rady, ale
odłamek komety, tak? No nie wiem, czy jest mocne, czy nie. Ale tak, to nie, to nie. Nie, nie. Może być. Teraz dalej, to definitywnie może się przydać. Karyjski siekacz. Karyjski wielki miecz. Teraz pytanie, co jakby na statek zrobić. Ja z ruiny mógłbym, ale trochę mi brakuje. Wielki łuk Lorety może? No nie wiem, jakoś za bardzo nie mam pomysłów, więc... Powiedzmy, że wielki łuk Lorety póki co i... Tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze... No, wezmę jeszcze tą spiralę, czemu by nie. Okej. Okay. Nie możemy chyba dodać ładunku. Idziemy teraz bardziej... Taki rozkład. I spotkamy się tam znowu za chwilę, jak wrócę, bo nie zajmie długo. Ale jednak oszczędzę wam trochę czasu, bo i tak odcinek jest za długi. Dobra, jestem już, a co za tym idzie? Raz się przygotować. No, dosyć poważne starcie. Które tym razem może pójdzie znacznie lepiej, a może znacznie gorzej. Idealny start po prostu. Ale tak czy inaczej, za naśladowcy jest z nami. A co o tym idzie? Można powiedzieć, że jest z nami bardzo potężny sojusznik. Ale decyduje się być potężny i użyteczny. Bo z doświadczenia mogę powiedzieć, że są momenty, kiedy on będzie bardzo dużo pomagał, a są momenty tak jak ten, kiedy... No widzicie, nie najlepiej mu to wychodzi. Ale tak, może warto byłoby zacząć od tego. Okej. Plus jest taki, że on jest teraz chyba dosyć wytrzymały, nasz kolega, więc za szybko przynajmniej nie będzie ginął. Coś, czego nie mogę zagwarantować się odnośnie mojego postacia. No. Tak czy inaczej, jak widzicie, jestem dużo lepiej przygotowany, mając czary, od których można powiedzieć, zaczęła się przygoda. Oczywiście karyjski wielki miecz to samo co siekacz. Siekacz jest dużo skuteczniejszy, ale ciężej będzie nim trafić. Kurczę, muszę wrócić do zabawy siekaczem. Pomimo tego, że jest pełno broni potężnych, fajnych i tak dalej, siekacz nadal jest niesamowita rzecz. Jak tak teraz myślę. Czy ja go przewróciłem z równowagi siekaczem? Ale tak, szczerze mówiąc, nie jestem tego pewien, ale jestem w stanie powiedzieć, że może nawet sam bym dał radę. W sensie, nie potrzebowaliśmy tutaj może wsparcia łzy naśladowczej, ale tak czy inaczej nie żałuję, że ją tutaj wezwałem. Tak samo do starcia z Mogiem, który będzie już w następnym odcinku, tak? Znowu też postaram się wezwać łzę. Tylko w trochę innej roli, nie będę dawał jej magii, raczej. Prędzej dostanie ode mnie zadanie bycia tym, który będzie zatruwał Moga. Czy raczej nakładał na niego zgniliznę. Bardziej niż zatruwał. Chociaż zatruwał. Niekąd też. Zależy jak interpretować się zgniliznę, jako zaawansowaną truciznę, czy jako coś kompletnie osobnego. I proszę powiedzieć, że mam tu leczenie? Mam. No i ten, i kamień antymogowy. Bo ciągle zapominam to wymienić, ale nie byłem pewien właśnie... O, trucizny, znaczy ten leczenia. O. Dobra. Będzie eksplozja? Niedobrze. Za dużo ich już nie przeżyję. Niestety. Jest to zgon. Ale jak widzicie, jesteśmy w stanie już to zrobić bez problemu. Czy może bez problemu, to źle powiedziane. Z problemem, ale na szczęście niewielkim. Teraz pytanie tylko, czy mamy magicznego skorpiona? Proszę, proszę, powiedzcie, że mamy? Nie, mamy tylko świętego. Super. Chciałem sobie to jeszcze bardziej ułatwić, ale niestety. Dobra.
Tak czy inaczej, pierwsze co tu wzywamy za? Drugie co tu dostajemy pociskiem ze snajperstwa, bo jakby inaczej. Trzecie co biorę tą butelkę, bo i tak jakby nie jest ona mi do niczego innego potrzebna. Bardzo co nastawiamy siekacza i próbujemy do niego oczywiście podejść i go posiekać siekaczem. Może być koreański wielki miecz, ale siekacz. Nie, jak został udowodniony, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś tam czytałem. Ma najlepsze jakby współczynnik mana do damage'a. Więc to jest naprawdę świetna rzecz. Dobra, na szczęście umiem już tego trochę unikać, więc nie ma największej tragedii. Też tragedia i tak jest, bo nie trafiam się kaczem i tracę rzeczy niepotrzebnie. To bardzo dużo życia i bardzo niepotrzebnie. Może bym pomysłu jednak dawać mu dostęp do zaklęć dystansowych. Nie. Raczej to był zły pomysł. Tak samo złym pomysłem było próbować siekaczem tutaj działać. Lepiej byłoby wziąć sobie zwykły, ten koreański wielki miecz, czyli na tym się skupiać. No, zdecydowanie łatwiej jest na wielkim mieczu potrafić. Noż. Czy wy to widzicie, jak ja lamię? To widzicie? Co mi nie wypił butelki, a cię przewrócił? No co za je? Łop. Nie mycę. Przepraszam bardzo, co jest? Serio? Tylko tyle obrażeń. Nie wiem, zobaczymy to. Nie, większość tych zaklęć chyba nawet nie ma sensu, żeby w ogóle rzucać. Okej, spirala jest potężna, jeśli może kilka razy uderzyć przeciwnika. Okej. Mam nowy ulubiony czar dystansowy. Jak uda się rzucić tak, żeby naprawdę trafiło kilkukrotnie, to wow, tą spiralą jesteśmy w stanie naprawdę go... Powiedziałbym, że nawet zdziesiątkować. Rozwalić totalnie, jakkolwiek to by nie nazwać. Może, że jestem już... No powiedzmy w stanie... Dosyć dead. Tak... Tak jak mówiłem. Ale dobra, spotkamy się za chwilę, jak już będzie bliski znowu unicestwienia, bo nie ma sensu pokazywać wszystkich moich znamień. Okej. Okay. Astel zrodzony z pustki, jak widzicie, jest już, powiedzmy, że bliżej bycia pokonanym niż dalej. A ja teraz spamię spiralami i miejmy nadzieję, że przeżyję. O, zginął. Jej. I tak. To była właśnie ta ostatnia przeszkoda, o której mówiłem. Jednocześnie jedyna. Prawdziwa. Tamci to okej byli też, pane. Jak mówiłem, ich się aż tak nie obawiałem. A tutaj proszę. Pokonałem go. Nawet jeśli używałem najbardziej wszystkiego przyzwańca. Ale jak już mówiłem, niestety nie chcę robić miliona odcinków, w których tylko ginę, albo mieć wielkich przerw. Bo nie tędy droga. Lepiej nawet używać tego przyzwańca, mimo tego, że niekoniecznie chcę, ale móc pokazywać wam to no, w miarę regularnie. I tak, żeby nie było za samego Astela, dostaje się, nie pamiętam co, z jego wizerunku. Ale pamiętam, że jest to coś ciekawego dla tej postaci. A może już nie tyle co pamiętam, co wydaje mi się. Tak czy inaczej jednak... Jedziemy ku końcowi wątku Rani. Jedziemy zostać jej husbando, a ona zostanie naszym waifu. Oczywiście dla tych, którzy nadal tego nie czułem. Jadam to Fort Hememes. Ale tak, jedziemy.
Bo jesteśmy teraz już tu, na ołtarzu blasku księżyca. Tu znajduje się, proszę, w takim miejscu. Piękne rzeczy tu są. Sytuacja ogólnie piękna, świetna. I średnio ma tu jeszcze jedno niebezpieczeństwo, które zaraz pewnie zobaczymy. No, o tym mówię. Smok, który też był wcześniej przy wieży Rani. Tutaj powraca. Ale czy mnie to interesuje? Odpowiedź brzmi, ani trochę. Bo po co? Po prostu, zamiast się tym przejmować, weźmy jak najwięcej odłamków światła gwiazd. Dajemy się tam, gdzie trzeba. Są to odłamki światła gwiazd, w sumie nie, nawet nie wiem, po co mi są. Co się orientuję na tam, okej. Okay. Można chyba przehandlować z Sylwiusem. Za... Dalki, czy tam kuku, nie pamiętam, jak on to nazywał. Znaczy, inaczej mówiąc, inne... prochy, albo popioły, nadal nie pamiętam. Nieistotne, chyba prochy. Tak, to są chyba prochy. Które tam właśnie możemy używać. Ale jak powtarzam. Na zwiększenie odcinka musiałem po prostu tak zginąć. Nie. Nie byłbym sobą, gdybym naprawdę takiego zlemienia nie zrobił. Nie, to jest aż nadto smutne. Tak czy inaczej. Podniósł dział. Trochę dziwne, ale dobra. Tym razem będę ostrożniejszy. Ale tak, zgubiłem trochę teraz wątek tego, co mówiłem przez to zdamienia. A tak. Że można te lalki czy tam prochy, ale nie uważam, żeby one były szczególnie jakieś interesujące. Może się mylę, może tam jest coś naprawdę świetnego, ale mówię, nie wydaje mi się. A teraz jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być. Przy martwych dwóch palcach. I... ciele Rani. Przynajmniej... wygląda na to, że ciele, tylko że trochę się rusza. Ale tak. Dla tych, którzy wiedzą, no Rani obecnie... zamieszkuje właśnie ciało takiej... kukły, lalki, jak to tak zwane. Tak czy inaczej, załóżmy jej pierścień. Mogę zdjąć w sumie tą kamienną koronę. Nie pomyślałem. Niszczona niestety piękno tego momentu. Ale tak, klękamy. Nie bierzemy jej roneczkę. Jak mówię, ta korona niestety psuje piękno tej sytuacji, ale to wszystko znikło. To wszystko dokonało się, co? So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. Tak, w ten oto sposób się żegnamy z Rani. A ona pozostawiła nam coś tak wspaniałego. Wielki miecz ciemnego księżyca, prosto Ipi. Księżycowy miecz jest nasz. Przy czym nie możemy na razie nim władać, brakuje nam inteligencji. No kto by się spodziewał po prostu. Ale tak, jeszcze trochę się poduczymy i będziemy mogli. Proszę. Tak. Tak.
Nawet nie trzeba będzie w sumie się dużo starać. Ściągniemy tarczę. Teleportniemy się do najbliższego, czyli tutaj. I nawet wam pokażę, jak pięknie ten miecz działa, bo po prostu go uwielbiam. Zresztą chyba we wszystkich częściach go uwielbiałem. Ale tak, moveset standardowy, jak na średni miecz. Poza tym, bo to nie jest aż takie częste przy takich mieczach. Ale spokojnie. Jesteś na dwa poziomy. Kurczę, szkoda. Chociaż, czy taka szkoda? Nie. Pójdziemy na albinauryków na szybko. Tam się to raz, dwa załatwi. Bo chcę wam właśnie naprawdę to pokazać. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Jeszcze raz, naprawdę. Głównie przez oczywistą rzecz, jaką jest po prostu działanie tego miecza. Ale po prostu, no... Sam chcę jak najszybciej przekonać się, jak on działa tutaj w Eldenie, bo prawda jest taka, że nigdy go nie używałem. Elden Ringu, więc dla mnie to jest nadal też nowość, ale we wszystkich częściach był on świetny, jeśli chodzi o Soulsy. Bo tak, to jest taka ważna rzecz, we wszystkich częściach Soulsów, i w sumie nie tylko w Soulsach, ale ten miecz występuje. Nawet w Bloodborne jest, który no niby jest kontinuum Soulsborna według wielu, więc tak. Czy Bloodborne należy do tego samego jakby kontinuum i tak dalej, to już inna sprawa. Nie będę się na ten temat wypowiadał. Powiem się natomiast na temat taki, że tam też był ten miecz, tam też był świetny. Ale póki co muszę się skupić bardziej na tym, żeby tutaj nie zginąć zaraz jeszcze bardziej wstydliwie niż do tej pory. I okej, jeszcze jednego tutaj. Na wszelki wypadek. Tak, już mamy wszystko. Będę mógł zobaczyć, jak ten miecz pięknie działa. No nie ukrywam, jeśli chodzi o wygląd, no to tutaj nie jest aż taki przepiękny, jak w niektórych innych. Zresztą nie jest aż taki przepiękny, bo i tak jest piękny, i tak jest świetny. Ale ta rękojeść jest taka... No nie ma tej głębi, nie ma tej duszy w niej. Nie, żeby to było jakieś wielkie... problemem. Bo nadal możemy zrobić coś takiego. I na jakiś czas powodować, że silne ataki będą robić coś takiego. Na razie widać, że nie bije to za dużo. Ale tak. Tak jak tutaj patrzę, obrażenia ma ładne. Oczywiście to jest albinauryk, więc nie ma co tego przyrównywać do jakichś sensownych rzeczy. Ale tak. Definitywnie będę tego miecza używał. Głównie dlatego, że go uwielbiam. A drugorzędnie dlatego, że jest to coś, co otrzymaliśmy od Rani. Naszej wife. Nawet jeśli na razie nie bije najwięcej, to spokojnie. Poulepsza się go i będzie potężny. No. Z takim tutaj akcentem kończymy epizoda. Ja sobie albinaurków, tych, którzy tutaj sprowokowałem, pobiję. I niebawem zobaczymy się w kolejnym epizodzie, więc no, trzymajcie się i hej, hej.